Jesteśmy teraz w największej kaplicy, w największej komorze, tutaj w kopalni Wilczce. Dzisiaj pogoda kiepska, raczej barowa, a że do baru dzieci raczej zabrać nie wypada, to jedziemy na wycieczkę. W czasie deszczu dzieci się nudzą, dlatego przyjechaliśmy z Wrocławia do Wieliczki. Dzisiaj będziemy zwiedzać kopalnię soli, ja pierwszy raz. Magda już drugi, dzieci też pierwszy raz, a to takie pierwsze przebitki z miasta. Idziemy. To trzeba wiedzieć jeszcze przed wejściem, to, że kupuje się bilety na godziny. Dzieci do 4 lat nie płacą. Ulgowy 48 zł, a normalny 66. Mamy jeszcze godzinę czasu do wejścia, więc sobie jeszcze chwilkę tutaj pozwiedzamy. Mamy zamek Żupny. No, tak się nazywa. Zamek Żupny. Historyczna siedziba administracji kopalni soli. Idziemy zobaczyć do środka? A ładnie to wygląda, takie podcienie, widzisz? Takie krużganki. To jest ten zamek Żupny. Tak wyglądał. Pójdziesz tu dookoła. Dokładnie, to jest dziedziniec, wiesz? Tutaj, zobaczcie, makieta jest. Do środka. No zobacz z drugiej strony może. O, tam widać ten. No, to, jak się nazywa? Szyb. Pracujący, tak, tam będziemy chyba zjeżdżać. Gdyby nie to, że nas czas goni, to byśmy sobie ten zamek żupniczy zwiedzili, bo wygląda fajnie. Tu mamy też jakiś kościół zabytkowy. O, myślałem, że Wieliczka to tylko kopalnia, a tutaj wygląda to miasto całkiem nieźle, po kilkuset metrach spaceru jak na razie. Zbliżamy się na rynek, a ważna informacja. Wszystkie parkingi przy kopalni, jakieś 200-300 metrów stąd, są płatne, 6 zł za godzinę. A w soboty i w niedzielę te parkingi, strefa parkowania nie obowiązuje, jest dosyć dużo miejsca. No, będziemy musieli się przejść 200-300 metrów, może trochę dalej, no ale nie będziemy musieli płacić horrendalnych cen. Mamy rynek. Tak się prezentuje wielicki ryneczek. Idziemy zobaczyć te posągi? Nie. Nie? No chodź, zobaczymy co to jest. Patrz, tam jest wagonik z kopalni. O. To są może górnicy? To są górnicy, wiesz? To jest. No też coś tutaj jest. Tam idziemy przeczytać. Chodź. Informacja, ale nie działa. Rozwalona. Więc nie wiem co to jest. O. Może to z góry ma jakieś ujęcie, albo trójwymiarowe coś. A, to jest z trójwymiaru. Patrz, stań tutaj i zobacz, i widzisz w trójwymiarze to wszystko jest. To chyba tutaj. Słuchajcie, przejście od tego parkingu tam niedaleko rynku, gdzie zaparkowaliśmy w sumie zamku Żupnego, do głównego wejścia z małymi przerwami 10 minut, 10-15 minut. Ja muszę się przebrać. Chodźcie. Bilety online, odbiór. Tu musimy odebrać bilety. Dobra, wy poczekajcie, a ja odbiorę, dobra? No. Tu się odbiera. Jest bilet. 5 minut przed godziną wejścia trzeba się ustawić tam w tych namiotach. Idę zrobić jakieś rozpoznane, gdzie tu toalety. No i wszystko jasne. Jest wszystko ładnie oznakowane. Tu można kupić lody. No, od razu mamy ceny. Jeszcze lody. Lody dość drogie. Okay. Dyszka za lody, to tak. Tak trochę grubo. Ale za kiełbasę 10 i 15. Cappuccino 8. Nie tak źle. Kupa
Wywołali nas, idziemy, wchodzimy w dół, mówią jaka jest temperatura. A tak poza tym buteleczka wody, pół litrowa, 5 zł. Toalety są przystosowane dla małych dzieci, także dla matek przewijających, więc infrastruktura jest pełna. Puszczają. No. Proszę, obie, tak? Proszę. Tak, no. Nie. 380 schodów, Aniela. Dużo? Aniela, dużo to czy mało? To tak jak wchodziliśmy. Dużo. Damy radę? Przygotowaliście się do wycieczki, bo jest nagroda. O, się chłodniej robi. Wysoko? No. Zeszliśmy. O, jakie fajne te, nie? Tak, znajdujemy się w komorze Urszula i tutaj parę słów sobie powiemy o złożu wileńskim, które powstało w okresie miocenu około 13 milionów lat przed naszą erą. Wtedy to teren południowej Polski zalegało Morzu Brytyjskie. Morze to wyparowało, utworzyło. Aby wybrać się takim przyznać wszystkim, popatrz jak to. Tam pokrali na tam jeszcze można iść ponad 3 km. Jak Państwo słyszeli, mamy taką małą trasę, dlatego nic bardziej ekstremalne. To dla kamery lepiej. Te białe. Wiesz? Chodnik do komory Kręciny. 1666. To wszystko, co nas otacza, to wszystko sól kamienna. Ona jest jeszcze mocno zanieczyszczona. Proszę zobaczyć, sól ładnie przepuszcza światło. Wszystkie czarne plamy to są zanieczyszczenia piaski i inne. Kiedy polski książę Bolesław poprosił o rękę węgierską królewnę Kingę, chodź tu bliżej, tam proszę. W tej Solilandii żyją smoki. Nazywają się solizaury. Takiego solizaura zobaczymy na drugim poziomie. Te solizaury składają jajka, z których wykluwają się młode smoki, nazywają się solonie. Żeby z takiego solonia nie wyrósł groźny solizaur, krasnoludki kopalniane, tak zwane soliludki, karmią je soli pizzą, soli hamburgerami czy soli bigatami. A władcą tej Solilandii, jak i władcą podziemnego skarbu, jakim jest sól w Wieliczce, jest dobry duch kopalni. Tu jest na obrazku w tym zielonym płaszczu. Widzicie go? Teraz mi powiedz, jak on się nazywa, no? Ja. Jak masz, Małgosiu, na imię? Ola. Po prostu dostaniesz krzyżówkę. Skarbnik jest w każdej kopalni. Umę takiego młodego smoka, starego smoka zobaczymy na trasie, a wy dostaniecie po kryształku, jak będziecie pracować. Ja wam pokażę, gdzie. Gdzieś to były wagoniki. U nas w kopalni nigdy nie pracowały kobiety ani dzieci. Będziecie pierwsi, będziecie wpisani do Księgi Guinnessa. Kręcimy tylko powoli. Bio. Zasada działania. Alina ma dwa końce. Za terenie kopalni podali 40 kamień. Pan Jezus na krzyż wielkiego na drzewa i kowego pochodzi z XVII wieku. Czy po drugiej stronie drewniana figura Matki Boskiej czy dzieci. I proszę zwrócić uwagę na żyrafę na naszym wywołaniu. Oprócz konstrukcji drewnianej jest wykonany z czystych, solnych kryształów. Jesteśmy teraz w największej kaplicy, w największej komorze. Tutaj w kopalni w Wieliczce, świętej Kingi. I wszystko to, co tutaj można zobaczyć, jest wykonane z soli. Przewodnik jest bomba po prostu. Tak umie dzieciaków zagadać. Jest kupa śmiechu, ale też dużo, dużo wiedzy. Wszystko jest soli. O, to jest nasz przewodnik. Super.
nie chce się zmienić. Pięknie. Zgodzi się nowożeńców, którzy zdecydowali się wziąć ślub w kaplicy, bo nie idą całą trasą tak jak my, żeby się ktoś rozmyślił, udał się ich pięć. Pięć. Jak przyjedziesz do mnie za 5 lat, będziesz miała 10, a ja będę miał 103, dostaniesz ubranie robocze, lampę, hełm, weźmiesz kilof do ręki i pójdziemy tam. Tarasa górnicza tam. 34 metry. I tu możemy zobaczyć, jak ciężka i wykładna praca była cieśli górniczych. Tutaj w kopalni jest ponad 300 km chodników. Całe zwiedzanie kopalni my robimy około 2,5 km, a całe zwiedzanie trwa około 3 godzin. Na tym poziomie są też, jest chwila przerwy, są toalety, więc dzieci mogą się pozałatwiać, więc nie ma problemu. Wcześniej też były toalety, ja nie chciałem mówić, żeby nie przeszkadzać przewodnikowi. Więc infrastruktura jest perfekcyjna. Nawet dla osób niepełnosprawnych są specjalne windy, którymi zjeżdżają i też mogą kopalnie zwiedzać, więc pod tym względem jest bomba. Przewodnik jest super, to się już będę powtarzał, ale po prostu tak umie zagadać dzieci, że wszyscy są zadowoleni, naprawdę. Bardzo, bardzo fajna wycieczka. A tu mamy komorę, gdzie gra muzyka. Mamy też efekty dźwiękowe wybuchów dynamitu. No ale nic nie widać, bo jest dosyć ciemno. Najwyższa komora na trasie, 36 metrów. A tu mamy windę dla osób niepełnosprawnych. I zostało nam jeszcze jakieś 5 minut wycieczki. Do zwiedzania muzeum na poziomie trzecim, które możecie zwiedzić w cenie biletu, który posiadacie. Na samym końcu, już bez przewodnika, mamy sklep z pamiątkami, mamy restaurację i mamy super makietę. Zobaczcie. Makieta tutaj całej kopalni odwzorowana ze szczegółami. Jak makieta, dziewczyny, podoba wam się? Piękna. Taką mieć w domu. Co, a tu jeszcze mamy trasy podziemne. A jak wyglądało pod ziemią? Dla wszystkich spragnionych internetu Wieliczka o to zadbała. 135 metrów pod ziemią. Tu mamy w remoncie największą salę, taką balową, gdzie są studniówki, jakieś gale boksu. A tutaj już mamy dwie kolejki. Po lewej stronie kolejka do wyjścia, a po prawej stronie kolejka do muzeum. Czas na wyjazd po prawie 3 godzinach zwiedzania. Oczywiście przez sklepik było trzeba wyjść. O, i pada. Winda zwykła, taka niegórnicza jak w budynkach. To już koniec naszej wycieczki dzisiaj. Jeszcze czas na kolacyjkę. Niestety się rozpadało i nic z planu zwiedzania Wieliczki i nocnego łażenia po Krakowie. Cała trasa z grubsza ponad 3 godziny, łącznie z muzeum. Muzeum było takie se, głównie przez pana przewodnika, który dość bez żadnych emocji nas oprowadzał i dosyć szybko, nie było czasu, żeby coś tam więcej pokręcić. A wyszliśmy tutaj wyjechaliśmy tym szybem do góry. Dzieciaki już w części muzealnej były zmęczone, głównie chyba przez przewodnika, który niezbyt profesjonalnie podchodził do swojej roboty. A muzeum, a takie średnie, można zobaczyć, nie trzeba. No pogoda nam chyba już nie pozwoli dzisiaj
zwiedzić więcej Wieliczki, więc będziemy się zawijać do domu. Polecam, kopalnia bardzo fajna, bardzo fajnie przygotowana dla dzieci, dla niepełnosprawnych, więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał i łapki w górę. Na razie, do następnego.